Witam Państwa serdecznie. Zbliżają się dwa święta, takie ważne, Dzień Mamy, Dzień Dziecka. I z tej okazji warto obdarować swoich bliskich prezentami książkowymi, a mamy bardzo ciekawe propozycje i świetne rabaciki. Dzisiaj zacznę od książek dla młodszego pokolenia. Młody samuraj, droga wojownika. Powieść przygodowa. Sporo wiedzy o Japonii, obyczajach, o sztukach walki. Kolejnym tytułem Dziennik cwaniaczka. Naprawdę prześmieszne przygody gimnazjalisty i ubaw popachy. Kocha, lubi, szanuje. Jest to książka Grzegorza Gazdepkę. Są to opowiadanka poświęcone emocjom, uczuciom. Dzięki tej książce żadne z uczuć nie będzie już nam obce. Poczytaj, poczytaj mi, mamo. Jest to zbiorcze wydanie książeczek z serii Poczytaj mi, mamo. Piękne historyjki do czytania dla młodszych dzieci. Wszystkie te książeczki są z 30% rabacikiem. Mam tu jeszcze przygody Baltazara Gąbki. Wszyscy pewnie pamiętają Smoka Wawelskiego, Księcia Kraka, kucharza Bortoliniego. Dorośli sobie na pewno z ogromną przyjemnością przypomną te prześmieszne historyjki, a dzieci z ciekawością posłuchają. A teraz coś dla dorosłych. Płatki na wietrze. Kontynuacja Kwiatów na poddaszu. Jest to druga część niezwykłej historii rodzeństwa. Kazimierza Orłosia, Dom pod lutnią. Książka, która pomaga uwierzyć, że swoją szczęśliwą drogę można znaleźć nawet w najtrudniejszych czasach, pomimo różnych niesprzyjających okoliczności. I takie świeżynki opowiadania Andrzeja Sapkowskiego, Maladi, Marka Krajewskiego, Rzeki Hadesu, Manuela Gretkowska, Agent i Życie sekretne Leonarda Coena. Serdecznie zapraszam. Zapraszam Państwa do nowego konkursu. Tym razem nie tylko dla miłośników książek, również dla miłośników fotografii. Proszę przesłać jakieś takie fajne zdjęcie ze swoją ulubioną książką. Zaskoczcie nas. Najfajniejsze zdjęcie zostanie nagrodzone.